Witam na kolejnej wycieczce Biuro Phishing. Tym razem pomyślałem, że mamy już podstawowe wyposażenie, takie, które daje nam możliwość łapania dużych karpi, więc może warto by zmienić trochę łowisko i pójdziemy tam, gdzie te karpy są o ciupinkę większe. Ostatnio byliśmy na Digger Lake. Te dwa tutaj są z karpiami, które mają dużo, dużo mniejsze. Co prawda 16 nie złapałem, ale złapałem chyba 14,90. Gdzieś tam pod koniec filmiku to podłączę, w międzyczasie to tak mi się udało. Będę od czasu do czasu zaglądał na ten digger, ale to już poza odcinkami. Próbował tą 16, tą jedną ponad 16 złowić, ale teraz chciałbym przejść tu, no tutaj zobaczycie rekord, jest 42 kilo. No zakładam, że to są te sumy, to będzie sum, ale powyżej 13 z 30 sztuk pływa. Myślę, że warto tutaj przyjechać. Jaki sprzęt? A to pokażę już wam nad samą wodą. To jest St. John's Lake. Myślę, że to troszkę bardziej będzie zagospodarowane to miejsce. O, zresztą widać to typowo miejsce takie do przygotowane do łowienia. A zacznijmy tutaj. Tylko nie wiem, może jest gdzieś z boku. To nawet ciekawe to wygląda wszystko. Jest jakiś namiocik tutaj, niby że ktoś siedzi. Ciekawe, czy można zająć to miejsce. Czy to jest tylko jako wyposażenie. Albo ozdoba terenu. Chyba ozdoba terenu. Tak, bo mogę zająć to stanowisko. No, tu mam jakąś roślinność, widzę. Tu się coś pluska. Tu też roślinność. A na wprost chyba jest czysty teren. No dobrze, zobaczmy następne. Zobaczmy następne. O, tu mamy aż dwa przy sobie. No nie, z tego zrezygnujemy. Chciałbym, żeby tak można było rzucić i przy brzegu gdzieś, i gdzieś w toń, środek toni. Chyba to będzie dobre miejsce. Tak, myślę, że tak. Zobaczcie, będziemy w razie czego mieli tutaj tą zatoczkę taką z roślinnością, albo tam pod drzewa. Tu na wprost na pewno jest dobry teren, no zresztą widać coś tu żeruje. Można spokojnie tam rzucać. A tutaj mamy jeszcze jakąś podwodną roślinność. Dobra, wybierzmy na dzisiaj to łowisko. Zobaczymy w ogóle, jakie tu jest dno. Nigdy tutaj nie byłem. Spróbuję zarzucić mniej więcej na wprost i zobaczyć, co tam jest na dnie. O, tutaj może nie na wprost, bo tu coś nam skacze. A to drugą wędkę tu położę. No tak, ale na taką odległość to nie, i nie taką świeczką. Aha, jest mułek, czyli już jest dobrze. Mamy przynęty na muł. Tutaj też jest mułek. Jest też gravel, czyli jest żwir na dnie. Też wziąłem ze sobą blowbacka, więc... ile rzuciłem, więc zawsze będzie można wykorzystać wszystkie trzy. Przynajmniej tak planuję. No, tylko jeszcze trzeba będzie rzucić dalej. Aha, tam dalej jest w miarę czyste dno, zobaczcie. Teraz pozwijam sobie i sprawdzimy. Tutaj mamy muł. Przy 30 metrach gdzieś robi się muł. I ten mułek pewnie będzie towarzyszył nam aż do samego brzegu. No dobra, to już jest nieistotne, bo tutaj nie będziemy... O, przy samym brzegu jeszcze jest roślinność. A zobaczmy tu, co się dzieje tutaj na bokach naszego łowiska. No, tutaj to roślinność, to ja wiem. Tu jest muł. Czyli pewnie będzie podobnie. Powyżej 30 metrów będzie czyste dno. A bliżej będzie muł i o właśnie, i przy tutaj gdzieniegdzie się pojawia roślinność na dnie. Dobra, zobaczmy jeszcze bardziej na prawo. Pewnie będzie to samo, muł przeplatany gdzieś z roślinnością pewnie. No, dokładnie. Więc w razie czego widzicie, będzie można tutaj coś połowić też.
samym roślinności. O, okej, to jest ziarsko. Dobra. No zobaczmy jeszcze tam dalej na wprost, co tam się dzieje. Ale moglibyśmy dalej rzucić. Niż te 31 metrów. Bo to na razie mi nie satysfakcjonuje ta odległość. Dwa metry i nadal muł. Okej. No nie, to świeczka poszła. Trochę tym straszę ryby może. Ale za pierwszym razem to chciałbym mimo wszystko zobaczyć sobie to łowisko, jak ono wygląda. To za wcześnie puściłem. To za późno. Tutaj w ogóle nie puściłem. Dobra. Dobra, to jest mułek. Jeszcze tylko sprawdzimy tu. O, żebym sprawdził. Tu jest roślinność, mułek i roślinność. Fajnie. Tu będzie można na pewno coś. O, i mułek. I roślinność. Tak, tu jest zarośnięte dno nam z całą pewnością. To jest wędka numer 1, więc ona może faktycznie iść sobie tutaj, ustawić od riga. Dam z pływającym dumbbellem, niech będzie. Rzucimy to. Idealnie. Roślinność. Teraz weźmiemy drugą wędkę. Corda de rig. To możemy rzucić na wprost, na muł. O, tam jest akurat nie muł, że tak powiem. Dobra, to jak jest tutaj nie muł, twarde dno, to wybierzmy blowbaga i dam dużą kukurydzę. Tak, damy dużą kukurydzę. Lubię łowić normalnie na kukurydzę, więc szczególnie na to duże wędkarskie. To spróbujemy. Ok, i trzecią wędkę damy normalnie. The rig dumbbell jest ok. Ok, the rigiem gdzieś na mułek niech leci. Pięknie. Ok. Pozwolę sobie wziąć rakietę, trochę porzucam. No niestety nie dam rady, bo chyba już jedynka jest brana na jedynce, tak. Znaczy, długo nie trwało. Ciekawe co wyciągniemy. Co za ryby? Mam chyba jakiś mniejszy ryb, na pewno nawet. Może się pomyliłem, że taki mniejszy. Może jakiś leszczyk większy po prostu. No, na razie coś tam powalczyć też potrafi. Spróbujemy go tutaj namówić, żeby podszedł bliżej. Nie, to karpisko będzie chyba. Może lin. Jakiś taki większy. Dobra, troszkę go tu podciągnęliśmy. Jeszcze raz go przytrzymamy. Okej.
O. Jeszcze próbuję nam tutaj, proszę, powalczyć. Nie można mu odmówić ambicji. Ciekawe, co to jest. Jestem ciekaw, czy będzie duży lin, ale duży lin chyba aż tak by nie walczył mocno. Chociaż pamiętam, liny jak na spławi kłopanem też całkiem dobrze walczyły. Tylko ten zestaw nie jest taki delikatny. Nie wiem, czy dał radę, by wygiąć tak tą wędkę. Sami widzicie, że tak łatwo nie chce się podebrać. Okej. Jeszcze próbuję. To go spróbuję podebrać. Zobaczymy, co to jest. Karpisko było jednak ma. Nie takie małe. Całe 9,5 kilo. No, na początek dobrze się zaczęło. Bardzo fajnie, 10 level już mamy. O, i mamy branie od razu. Pozwolę sobie tylko szybko zarzucić. Jeszcze raz, bo to mi się nie udało. Ciekawe, czy tam się zepnie, czy nadal będę miał to branie. O, poruszyła maszyna. Numer 3 poprosimy. I ciągniemy. Zobaczymy, czy to będzie jakaś większa, czy jakaś mniejsza rybka. Bo tutaj oprócz karpki są jeszcze inne ryby, więc różnie to może być. Chociaż no, przynęta jest raczej selektywna. Haczek też nie jest taki mały, ale już normalnie też miałem tak, że na haku dwójce nawet potrafił się mały leszczyk uczepić i kulka nie wiem jakim cudem wetknęła się tam do tego pyszczka i jeszcze się zapiął. Czary mary po prostu. No, na razie siedzi przy dnie, jak sami widzicie. Nie chce się dać wyciągnąć nawet na trochę. Pozwolimy mu troszeczkę się tu wyszumieć. No, może być coś większego. Zdecydowanie może być coś większego. Postaram się tego nie zerwać. Postaram się jakoś tutaj jeszcze powalczyć i podciągnąć najpierw troszkę. One tu inaczej walczą niż na tamtym łowisku. Tam od razu szalały, to pozwalają się najpierw doholować do brzegu i potem startują. I potem startują jak szalone. Okej, cały czas przy dnie siedzi. O, zobaczcie. Cały czas, jak tylko zwiększa naprężenie, od razu jedzie na dno. Dobrze, tego troszkę pomęczymy. Przynajmniej mamy jakiś fan. No, nie, ja cię nie popuszczę tu, bracie. Musisz tu trochę się pomęczyć. O. Jest. Bierzemy. Sum! To był sum! No, pierwszy sum, proszę. Pierwszy sum niezły. 9-kilowy. No, może nie olbrzym, ale zawsze. Ciekawe. Okej, niech tam sobie leży. Dobra. Spróbuję wyciągnąć teraz tą rakietę. Pozanęcać tutaj delikatnie. Tylko odsłoń mi widok, żebym wiedział, jak tu ustawić odległość. 50 metrów chciałbym tak samo szmyrgnąć jak tą rakietą. Moim wspaniałym zestawem. O. Dobra, tu ustawimy i będziemy mogli teraz już bez przejmowania się o odległość
No, niestety, bo już mamy grany kolejne. Nie ma lekko. I to nawet dwa brana, z tego co widzę. Dobra. Wybieram najpierw trójkę. Zobaczymy, co tym razem wzięło. Kolejny szum. Pewnie są, bo strasznie muruje przy dnie. Pewnie tak może być. O, wszystkie trzy się teraz ładnie zapięły. Podsypaliśmy tam dwie rakiety i patrzcie, od razu brano. No, zobaczymy, ile z tych brań faktycznie ratuje. Ale kakofonia sygnalizatorów. Oda do radości nasze sygnalizatory, tak? Można mi do radości, to do adrenaliny, to by lepiej pasowało. To na pewno mamy sama. To jestem o tym przekonany całkowicie. Kwestia tego tylko, jaki jest duży. Tak. Będziemy chcieli chyba tych samych nie łowić, tylko karpie, bo wolę karpie, tak chyba będę musiał założyć inną przynętę. Być może nawet właśnie kukurydzę założę. Bo widzę, że dumble tutaj biorą sumy też i to całkiem dobrze. Szkoda, że nie ma tutaj jeszcze smaku tych dumbli, bo to też by było istotne, bo dumblem owocowy to pewnie się by nie wziął. Nie wiem, jak tutaj jest to zrobione, ale nie widziałem możliwości wyboru smaku przynęty. O, już jest blisko. A to karp jednak był, zobaczcie. No nie, numer nie jakiś wielki, ale karp. 8 coś. No, bardzo ładnie. O, jedna chyba nam się spięła. Tak, jedynka nam się spięła, więc szybko biorę dwójkę. Jest jakiś ograniczony czas na to, żeby zaciąć tą rybę. No cóż, no przed trzech wyboru nie zawsze można dokonać dobrego. Nie zawsze tą właściwą wybierzemy. Być może na jedynce była jakaś lepsza sztuka. No ale spróbujemy tutaj szczęścia. Tutaj też jest coś fajnego, żywego. Ciekawie walczy, niestandardowo. Spróbujemy go troszkę wytrzymać. O, podholować go ciepłynkę bliżej. Dobra. Szefie, tutaj się tak nie bawimy. Chyba coś mniejszego tym razem. No, jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Prawda, mamy go już. O, chciałem powiedzieć, mamy go już w miarę płytko, ale blisko powierzchni, ale znowu zanurkował. Dokręcam trochę hamulec, a co tam, nie? Niech się pomęczy bardziej. Druga młodość. Przypływ nagły się w niego wstąpił. Chodź, 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 chodź tu do nas. Ja wiem, że trochę się martwisz, że cię wciągniemy z wody, ale naprawdę tylko na chwilę. I na pewno nie pójdziesz na patelkę. Ani na słoiki. Ani do... No, z metra go podebrałem. No, fajny grubasek. Ciekawie wybarwione to są te karpie. 10,46. Bardzo ładny. Okej, okay, to możemy dalej zarzucać. No tak, ale nie w ten sposób na pewno.
Okej. Tą jedynkę teraz nieszczęśliwą zobaczę. Czy tam jest jeszcze szansa, że może coś być? Ale nie, bo by cały czas jeździło. Muszę zwinąć ten zestaw. I pewnie go przerzucić. Okej. Nie, nie tak. Mamy to rzut. To jest trochę za mocno, ale zaraz to podciągniemy. O. Zostawiamy tu w krzakach. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden rzucimy gdzieś tam. Zawsze zapominam puścić. Okej. Dobra. Bierzemy zanętówkę. Porzucamy trochę. Dobra, to mam ustawione, ja to muszę zmienić, bo to jest za blisko. Tym razem trochę dalej rzuciłem. Nie wiem, dlaczego tutaj ten klip tak śmiesznie działa, jeśli chodzi o normalne zestawy. No, chciałem zanadzieć, on już bierze. Bo powiem wam szczerze, że jest jakiś bug w gierce i ona dziwnie działa w tym momencie. Tak jakby jak odkładam zestaw rzucony z klipsem, to on go natychmiast jakby ściąga pod samą wędkę, więc nie wiem, o co chodzi. Zauważyłem, że za każdym razem, chyba że rzucę tak, że żyłka jest luźna, być może najpierw trzeba poluzować żyłkę na klipsie, żeby mi nie ściągał tego w momencie, kiedy odkładam wędkę na podpórki. No, będę musiał popatrzeć. Dawaj tu, mistrzu, dawaj. Zapraszamy tutaj. O, mamy kolejne branie. Mam nadzieję, że dam radę szybko wyciągnąć tego. Dam radę. Jest, udało mi się, chociaż nie powinno, ale jest. 8 coś, dobra. Szybko wybieramy następną wędkę. I ciągniemy, i ciągniemy, i patrzymy, co tutaj jest. Jak to z nami zacznie walczyć albo współpracować. Myślę, że można podciągnąć, nie jest jakiś wielki. Chyba, o. Ale to walczyć jeszcze może. Fajnie było nazbierać tych parę tysięcy punktów na ten nowy obrotek, co na pewno by nam pomogło. Myślę, że on by był dużo, dużo tutaj fajniejszy. A potem na wędkę. Ja wiem, że to może głupio wygląda, ale faktycznie wędka byłaby ostatnim ogniwem, który bym chciał tutaj upgrade'ować. Myślę, że tak jak w życiu ona taka jest najbardziej uniwersalna, czyli nawet jak masz my trochę słabszą, to odpowiednią techniką możemy coś tutaj zdziałać, ale słaby kołowrotek i słaba żyłka, to mamy murowanego pecha. Przy słabej wędce jeszcze potrafimy coś działać, ale przy tych słabych kołowrotkach i przy słabej żywce już wiem, jak to jest, jak się męczyłem, by mi się kołowrotek dosłownie zmienił w dłoni pod dużą rybą i nie można było nic zrobić, tylko mogłem przeciąć zestaw i wypuścić rybę. No, powiem wam, że masakra. Tym bardziej, że na pewno była jakaś fajna, walczyła długo, ja walczyłem też długo, a potem musiałem wszystko uwolnić, bo nie było innego wyjścia. Była za daleko, żeby gdzieś ją podebrać, nie miałem ani łódki, ani pontonu.
Nawet mówię, gdy była bliżej, zawsze można było spróbować wejść do wody i w jakiś sposób wyciągnąć ją, a tutaj niestety. No i mamy kolejnego karpika. Też całkiem fajna rybka. Ile waży? 8,8. Bardzo ładnie. Nie chcę tutaj. Myśmy tak troszkę gdzieś tu rzucili. Ciągle tak blisko. No, teraz jest dobrze. Tam pasuje. Przejdźmy tutaj dwójkę, zarzućmy. Zdążyłem dobrze zarzucić, już mamy branie na trójkę, zobaczcie. Naciągniemy. Nie da, to nam odpocząć. O, to coś daleko odjechało tym razem. Spróbujemy to jakoś ładnie ściągnąć do nas. Chodź tu, towarzyszu, karpiu. Zobaczymy, co z ciebie za ziółko. Trochę hamulec zwiększyłem. Musiał uważać, żeby nie przesadzić przy jego gwałtownym odjeździe gdzieś. Żeby za bardzo nam tej żyłki tu nie napił i nie zerwał zestawu. Dobra, jeszcze go przycisnę. Dobra, idzie w naszą trochę stronę. No, no, rybko. Widzę, że opornie nam się współpracuje, ale jakoś powoli. Może. O, nie jest tak źle. Jeszcze tę oczepinkę podciągnę. No nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie tym razem. O, mamy następne branie. No szkoda, żeby się zmarnowało. Muszę tego tu jak najszybciej podebrać. Naszego małego. No, jak widzicie, nie jest taki chętny do wylądowania w podbieraku. Teraz go spróbuję wyciągnąć. Jest, udało się. O, 9,5. Też całkiem niezły, dobra. Bierzemy wędkę numer 2. Okej. Zastanawiam się, czy tę jedynkę jednak nie przyrzucić gdzieś tam bliżej w stronę brzegu. Widzę, że na razie tam na tej roślinności ustały brania, albo przerzucić ją tutaj na prawą stronę, tą roślinność. Możemy tak spróbować. Ale to już w sumie chyba w kolejnym odcinku. Na razie tyle tych wszystkich emocji po tej rybie. Zrobię małą przerwę i wrócę tu następnym razem, żeby nazbierać tych punkcików na wymianę sprzętu. Widziałem, tam się pojawiły też w międzyczasie nowe challenge ze względu na nasze osiągnięcia, więc może też poza kamerą sobie porobię te challenge, żeby zdobyć też tych punktów tam całkiem nieźle, płacąc za dobrze wykonane zadania tymi punktami. Jest szansa, że będzie można nabić tych punktów więcej i w niedługim czasie w końcu ten wypasiony kowrotek sobie kupić. A, uciekł nam. Nie chciał z nami jeszcze współpracować.
taki mały cwaniak z niego. Jeszcze walczy, jeszcze twardo walczy. Jeszcze doznajdzie, zobaczcie. Jeszcze cały czas pod nie. Się nie daje wyciągnąć tak łatwo. Dobra. Nie cackamy się. No, niezła sztuka. Koło dziewiątki albo dziesiątki będzie. No, koło dziewiątki. Okej, okay, dobra. Widzieliście, sporo poziomu natłoczone. Z pół godziny dobrze, żeśmy to spędzili. Ja na razie dziękuję wszystkim. Do zobaczenia, myślę, że w tym samym miejscu. To miejsce mi się podoba. Albo poszukam sobie może inne miejscówki tam, może gdzieś będą większe jakieś karpie. Grasowały. No nic, zobaczymy. Na razie, hej.